Cyka. Dzisiaj będziemy się bawić w uczniostwo. Ja będę panią ogólnie. Ja przechodzę do lekcji. Dzień dobry. O Jezu, jaki piękny tworek. Dziękuję, Amelia. Dobrze, więc otwieram sobie książeczki podręczniki. Otwieramy sobie na stronie. Na stronie, co mówię. Dzisiaj będziemy się uczyć o zbożach, roślinach okopowych i o roślinach oleistych i o roślinach włóknistych. Strona 89. Dobrze. Co przeczytamy? O tym będzie jutro kartkówka, więc lepiej się nauczyć. W domku zaznaczcie sobie domek. Ten. Więc tak. Niech Andrzejek nam przeczyta o zbożach. Andrzejek, jestem Andrzejek. Zboża. Pszenica, owies, kukurydza, rzepno, jęczmień, gryka. No dobrze, Kasperku. Znaczy, nie pamiętam. No, szósteczka. No, to taka piąteczka, bo to będzie roślina okopowa. Ja wam powiem okopowe. Ziemniak, burek, marchewka, rzepa, pietruszka, cykorie. Jula przeczyta nam rośliny oleiste. Jula. Rzepka, słoneczny, klen. Taka czwórka z pluskiem. Antek przeczyta nam rośliny włókniste. Antek. Len, konopie. Dobrze, czekaj, bo coś mi ta szanetka wzyła. Nie, sprawdzę później. Spokojnie. Dobrze, teraz ja przeczytam. Zboża. Pszenica, owies, kukurydza, rzepno, jęczmień, gryka. Rośliny okopowe. Ziemniak, burek, marchewka, rzepa, pietruszka i cykorie. Rośliny oleiste. Rzepka, słoneczny, klen. Rośliny włókniste. Len, konopie. Dobrze. No, w ogóle to nie jest krótka, to jest plusa. Jezus Maria, mój Jezus. No. Dobrze. Sobie sprawdzę. To sobie otwórzcie na stronie. Na stronie, już wam mówię. Na stronie 12. Uczymy się tego do domu. Jak ktoś ma problem z czytaniem, to. Jak ktoś ma, już ma tak fajnie z czytaniem, to czyta ten długi tekst, bo on jest krótszy od tego. Dobrze. No. Dobrze. Jeszcze sobie przeczytamy na stronie 84. To też do domku macie się nauczyć. Na stronie. Ja mam przeczytać. Rodzina Wysockich ma duży sad i mały ogród. Przepraszam, ja mam mały problem z kartelką. Warzywny. Ogród warzywny. Jesienią jest tu sporo pracy. Owoce i warzywa nie mogą się zmarnować. Trzeba je wszystkie zbierać z wiśni. Pani Wysocka robi pyszne dżemy i soki. Gruszki. Dynie i papryki marnuje w occie. Marnuje w occie. Ogórki kisi w słojach. Zimą to będą prawdziwe przysmaki. No, dobrze. To bez patrzenia. Jeszcze możecie sobie dwa razy o tym przemówić, bo to będzie jutro na kartkóweczkę, ale to jest czwartek. Dobrze.
zboża. Pszenica, owiec, kukurydza, żyto, jęczmień, gryka i ziemniak. Rośliny okopowe. Ziemniak, burak, marchewka, rzepa, pietruszka, cykoria. Rośliny oleiste. Rzepka, słonecznik, len, rośliny włókniste. Len konopi. Dobrze. Dobrze. Niech nam powie o zbożach. Antek, co cię znasz? Dobrze. Pszenica, owiec, kukurydza, żyto, gryka, dobrze, jęczmień. Brawo, no szósteczkę, no pięknie. O tych roślinach okopowych powie nam Szymon. O! Dobrze, ziemniak, burak, marchewka, cykoria, pietruszka i rzepa. Na szósteczkę, brawo. Dobrze. Teraz o roślinach oleistych powie nam Julia. Dobrze. Rzepka, słonecznik, len. Piąteczka z pluszem. A o roślinach włóknistych powie nam Kacperek. Len konopia. Dobrze, no piątka z pluszem. Dobrze, więc sobie to zapisujemy w naszych zeszytach kontaktowych. Sobie zapisujemy to wszystko. Kto ma notes, ten sobie notes zapisuje. Sobie proszę, zapisałam wszystko. I sobie zapiszcie tak. Jeśli macie rzeczy, to wiecie. I ładnie, żebym miała rozczytać. Jeden dzień później. Dzień dobry, proszę. Piszcie. Dobrze, już dajecie? Jedynka. No i dobrze, do widzenia. Nie, dobra. Następny dzień później. Dzień dobry. Więc od razu zaczynamy od czytanki, która była na dzisiaj. Dobrze, no nie pytam, no powiedzieli czytankę, bo nie chcę tak długo. Dobrze. Dobrze, to teraz karteczka najpierw z matematyki. Na końcu zrobimy z karteczką o zbożach, roślinach okopowych, roślinach oleistych i roślinach włóknistych. Dobrze, sobie tam. Dobrze, kartóweczka. Aha, to jest zeszyt do polskiego. Aha. Dobra, macie już sobie zapisane. Tu macie dwie kartóweczki. Proszę. Dobrze, już wam oceniam. Dobrze. No pięknie, o lifcie, no szósteczka z plusem. Nie, no szósteczka, po prostu. Oliwka jeszcze długa, praca. Dobrze. Szósteczka. Jeszcze napiszę 23. Na plaży, no pięknie. Dobra. Mm.
Dobrze, no niby już był koniec lekcji i omówię jeszcze tą podkówkę, bo ja to na angielski. Bye! Bye!